Kiedy 6 lat temu zakładałem stronę na Facebooku, nie sądziłem, że kiedykolwiek coś z tego będzie. Nastawiałem się raczej na to, że 4 osoby na krzyż coś skomentują, a ja zrezygnowany porzucę marzenia o pisaniu o grach i zajmę się kurwa, nie wiem, uprawą ogórków szklarniowych. Ku mojemu zdziwieniu jednak pojawili się kolejni ludzie czytający moje wysrywy, komentujący, tacy, których widziałem pod każdym wpisem i widzę ich zresztą do dzisiaj. Z czasem takich osób pojawiało się coraz więcej, zaczęły się tworzyć dyskusje, tu się ktoś obrzucał chujami w ramach niezgody w danym temacie, tu się ktoś klepał po plecach, bo jeden dojebał drugiemu i zaczęła nam powstawać taka lekko może patologiczna rodzina, która jednak w cieniu zagrożeń z zewnątrz potrafi się zawsze zjednoczyć i sobie pomagać. Kurwa, brzmi jak jakiś jebany polityk. Tak zwany pierdolnik zaczął się rozrastać. Ze 100 osób nagle zrobiło się 1000. Tenże 1000 zamienił się w 1005. W międzyczasie podjąłem decyzję o założeniu kanału na tak zwanych YouTubach, na których seplenie już od dłuższego czasu. Doszedł też profil na Instagramie czy Twitterze. Z czasem powstała grupa, na której wiecznie się kłócicie o jakieś kocopoły, a potem Jacek, Bartek i Rafał muszą machać banhammerem. Oni naprawdę tego nie lubią i sprawiacie im kurwa przykrość. Nie lubią banów. Te 6 lat temu w życiu kurwa nie myślałem, że spotkam tak zajebistych ludzi. Nie sądziłem, że w trudnych chwilach będę miał taką wielką grupę osób, które zechcą mnie wesprzeć. Te 6 lat temu nie wiedziałem, że w internecie poznam ludzi, których dziś śmiało mogę spokojnie nazwać przyjaciółmi. Wielu z was pomogło mi zarówno dobrym słowem, jak i wsparciem bardziej materialnym, kiedy to straciłem robotę i wpierdalałem cegłówki. Przez sam profil na Patronite przewinęły się chyba dziesiątki ludzi, którym ogromnie dziękuję i kłaniam się najniżej jak mogę. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, wspierają, czy tym, którzy się zastanawiają nad tym, czy warto dać dychę temu zamulonemu grubasowi z neta. Kurwa, to dzięki ludziom spotkanym w internecie mogę się rozwijać jako twórca czegoś tam. Nie chcę się nazywać youtuberem, bo źle mi się to kojarzy. Swoją drogą, nie wchodźcie na YouTubach w kartę na czasie. Taka dobra rada ode mnie, na dzień dobry. No, chyba że chcecie dostać jakiś chorób, ale to już wasz wybór, ja was ostrzegałem. To też dzięki wam poprawiła się jakość filmów, dzięki wam na przykład kupiłem nowy mikrofon z lepszej półki, na którym cały czas nagrywam. To dzięki wam mogę teraz nagrywać recenzje nowych gier, bo mogłem dzięki waszemu wsparciu postawić obok telewizora konsolę nowej generacji. I jasne, ktoś może powiedzieć, że to tylko rzeczy i w ogóle, ale dla mnie to jest coś dużo, dużo więcej. Wiecie, ja nie należę do jakichś bogaczy. Ostatni rok przeruchał mnie tak mocno, że czasami człowiek miewał różne myśli, ale to właśnie dzięki wam przeszedłem cało przez to najgorsze gówno. Dziś, no w zasadzie to wczoraj, miał się pojawić film pokazujący ten słynny pokój gracza, ale postanowiłem, że przy okazji pokazywania wam tych wszystkich konsol, gier i innych pierdół trochę do was pogadam i zwyczajnie podziękuję za to wszystko, co dla mnie robicie. Zarówno za to, że jesteście tak po prostu, że komentujecie, że mnie opierdolicie kiedy trzeba, że pochwalicie kiedy zasłużę i za to, że śmiejecie się razem ze mną z jakichś głupot, albo ze mnie i mojej dykcji. Tego chujca od Seplewniak Gaming to jeszcze kurwa namierzę. Przez te 6 lat zmieniło się nawet dzięki wam moje podejście do wielu spraw takich codziennych. Może to zabrzmi głupio, ale kurwa, jakimś lepszym człowiekiem się staje. Jest we mnie więcej tolerancji, bardziej ważę słowa i jestem w stanie znosić rzeczy, których jeszcze kilka lat temu bym nie mógł znieść i doprowadziłyby mnie chyba do kurwicy. Jesteście też zresztą moimi terapeutami, czy tego chcecie, czy nie. Od dłuższego czasu napierdalam się z depresją po mordach, a nagrywanie filmów, te wszystkie posty, kontakt z wami naprawdę kurewsko mi pomagają. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wasze komentarze, nawet te najgłupsze, mi pomagają w tym, żeby sobie wszystko w tym durnym łbie poukładać. I chciałbym tu naprawdę szczerze podziękować wam wszystkim. Nie będę nikogo wymieniał, bo boję się, że o kimś zapomnę, a nie chciałbym nikogo pominąć, ni cholery.
Dziękuję patronom za to, że chcą mnie wesprzeć w działaniach swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi i dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy stukają w klawiaturę pod każdym nowym wpisem. Dziękuję tym wszystkim tajemniczym dobrodziejom, którzy chcieli pozostać anonimowi, a wsparli mnie jakimiś wielkimi pakami dobroci, które sprawiły mi zwyczajną radochę. Dziękuję też każdemu, kto kliknie w te moje bysrywy i da tą zjebaną łapkę w górę czy tam lajka na portalu Mareczka Cukiernika. Musicie wiedzieć jedno, jakiś grubas ze wsi pod Legnicą dzięki wam zawsze ma lepszy dzień nawet wtedy, kiedy z każdej strony atakuje mnie jakieś gówno i zwykłe przyziemne problemy. Dziękuję najlepszym moderatorom pod słońcem, którzy stoją na straży, chroniąc grupowiczów przed głupotami i opierdolą mnie, gdy zaczynam im narzekać. Mam nadzieję, że będziecie tu nadal razem ze mną, a ja będę mógł wam serwować kolejne filmy, dzielić się swoimi przemyśleniami z dupy i dawać wam powód do śmiechu, albo że uchronię was przed kupnem jakiegoś gówna. Mam nadzieję, że będziecie tu nadal ze mną za rok, dwa, kurwa nie wiem, kolejne 6 lat, a ja nie będę stał w miejscu i robił dla was coraz lepsze rzeczy. No i że się nie zmienicie, bo takich was kurwa kocham. Dziękuję Ancymony, mówił do was jak zawsze wulgarny gracz.